Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Medieval Total War. Ja jestem Antymateria i chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek. Drugi już, tak. Tak, skończyliśmy na czym? My tu skończyliśmy. Nie przejęliśmy żadnego innego terytorium, z tego co pamiętam. Tutaj nas ostro pobili, ale wojska już odnawiamy oczywiście. I chcemy teraz przejąć tą rebeliancką wioskę. Tak, to oddajemy turę. Już, o. Nadal Szkocja coś od nas chce. Z tego co właśnie widzimy. Tak, i bierzemy całe wojsko i udajemy się na tą wioskę. Tutaj powinniśmy dać radę. I jeszcze wyruszamy stąd. Niepotrzebnie wtedy wziąłem autobitwę, bo niestety przegraliśmy. Zrekrutujmy sobie tutaj, bo widzę... Nie mogę. Dziwna sprawa. A, no tak, bo jesteśmy na minusie. Niestety, musimy przejąć jakieś terytorium. Mam nadzieję, że ci rebelianci tutaj nie zaatakują. O, to oddajemy turę i udajemy się dalej. Oby ta Szkocja nie przyjęła. Ale w zasadzie nam pomogą. No to atakujemy. Możecie sobie to przeczytać, ja już nie będę czytał. Wiem mniej więcej jak się walczy. Tak, to bierzemy. My mamy 1098 ludzi, a on ma 517, więc spokojnie powinniśmy dać radę. No to co, walczymy. Rozpoczynamy rozmieszczanie. O. Sobie ściszę, może troszeczkę gra, bo mnie słabo słychać. O, teraz może będzie lepiej. Możemy sobie rozmieścić tutaj jednostki. Zobaczymy jak w ogóle wygląda ich ta wioska cała. A nie, łatwo, łatwo, łatwo. Sobie wystawimy łuczników, aby naprzód. Kawaleria niech będzie gdzieś tutaj z boku. No i resztę wojska. A, niech będzie tak. I posuwamy się do przodu. Select the units you wish to change, then hold down the right mouse button and move the mouse to change their... Jeżeli was to interesuje, możecie sobie to czytać. Ja jednak nie będę tego czytał, bo mniej więcej wiem jak tu się gra i walczy, więc nie muszę. Tak, spróbujemy ich skosić tutaj łucznikami. Podejdziemy troszeczkę. O, mniej więcej tutaj. Myślę, że damy radę ostrzelać ich. Nie, nie damy. Muszą podejść bliżej. Ej. Nie mogę strzelać z takiej odległości. Dziwne. Dziwne, bardzo dziwne. Żeby oddali chociaż te dwie salwy. Jak strzelają do góry. Dziwacznie. No coś tam zawsze osłabimy. Wroga, żeby wejść głównymi siłami. Może kawalerię jakoś tutaj ich obejdziemy. Może tutaj. Ach, strasznie nieporęcznie je się poruszać tutaj po miastach.
prawie nigdzie się nie da jednostek postawić. Wycofam sobie ich. I niech główny korpus atakuje. Zawsze coś tam obili, przynajmniej. Przyspieszymy sobie czas. I lecimy. Niech lecą, lecą. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Dziwna sprawa, że nie mogą stąd strzelać. A nie, chyba mogą. Tak, mogą. Bo do góry przecież. Niech strzelają. O, i zawsze jakieś wsparcie, wsparcie mają ci chłopi i oszczepnicy. Spokojnie sobie tutaj poradzą. I możemy ich zaskoczyć tutaj kawalerią. O, jednak nie. Nie zaskoczymy ich, bo wyszli nam naprzeciw. Niech zaszarżują. Ale ci dla zmyłki próbują uciec z miasta. Tak. Ale jakoś mało ich tutaj jest. Miało być ich 500. No i spokojnie sobie dam radę. Przypiszmy sobie jeszcze czas. No i pięknie to... O właśnie, już się wycofują. Możemy zwolnić. Only half the enemy force remains. Attacking spearmen from the front is a good way to lose your cavalry units. Attack from the flank. Tutaj się nie chcą przebić. Coś się nie chcą przebić. Dobrze, że ich tutaj wspierają, widzę. Łucznicy, możemy ich jakoś przemieścić. O, dobrze było tutaj ich przemieścić. Ale nie możemy ich tutaj rozłożyć zbytnio. O, było, było, było. A tutaj chciałem rozłożyć, żeby mogli na ten plac strzelać tutaj. Ale już nie ma sensu, bo i tak już wygraliśmy teoretycznie. Ale jednak straty jakieś tam są. Małe, ale są. Ta kawaleria najbardziej oberwała z tego co widzę. To nie ma co się bawić jeszcze w formacji, bo jakieś formacje czy taktyki, bo miałem po prostu większą przewagę i nie mam żadnych jednostek specjalnych, więc tak to wygląda, taka bitwa na początku. Niech naparzają. Dzwon tutaj bije. Może nie słyszycie, ale dzwon tutaj bije. No już jeszcze chwileczkę, przyspieszymy sobie czas. O i pięknie. Wrogi generał nie żyje, więc już powinni się wycofać wszyscy. I po co oni jeszcze walczą? O, już wygraliśmy. Chyba. Tylko, że ci nie chcą paść. Się trzymają. Ich kawaleria jeszcze dobije. No i już. Się rozprawili z nimi. Jednak są straty jakieś w kawalerii, ale widzę, awansowała dosyć kawaleria. Zawsze to jakiś plus. No i zawsze jedno hrabstwo do przodu.
goes to only men of great virtue and valor. No i wygraliśmy tak. Straciliśmy 244 ludzi, więc... A jemu zabiliśmy wszystkich ludzi z 517, zabiliśmy mu wszystkich po prostu. Małe straty w zasadzie, więc luz i spoko, że tak mało straciliśmy. No i przyjęliśmy kolejną wioskę. Kolejną, pierwszą raczej. Tutaj to pierwszą. No i tu mamy kilka rodzajów jakby, czy do wyboru możemy po prostu wybrać okupację osady, splądrować osadę, poddaj ludność eksterminacji, ale my weźmiemy sobie okupację osady, bo nie będziemy jej niszczyć ani nic. Chcemy ją po prostu zatrzymać, żeby był stały dochód z tej osady. Tak. I bierzemy sobie tak, także... automatyczne zarządzanie, niech będzie. Co tu mamy? Dobrze, niech będzie. Sobie porekrutujmy jeszcze w niektórych miastach, żeby nigdzie nie było buntów, tylko nie mogę. O, może tak. A no tak, nadal nie mamy, jesteśmy na minusie, więc... No, możemy też kolejną bitwę stoczyć. Zbudujmy najpierw dwa tarany. O, Szkocja nam proponuje prawa handlowe. To my im zaproponujmy także sojusz, a nie musimy najpierw kontrpropozycję wysłać. Niech będzie też sojusz. Co tu jeszcze mamy? Nie no, niech będzie. Niech będzie sojusz. Żeby mnie nie gryźli tam w Anglii. No i co? Zgodzili się. I dobrze. I bardzo dobrze. No i już możemy zaatakować. Atakujemy. No i tutaj zaatakujmy, stoczmy bitwę. Po prostu nie chcę popełnić tego błędu co wcześniej. No i rozpoczynamy. Is automatically attached to one of your infantry units. Units with siege equipment are marked. Nie pamiętam, aby czy taranem możemy niszczyć takie zwykłe mury. Chyba możemy. Z tego, nie, nie możemy. No to bierzemy sobie łuczników, wysuwamy naprzód. Ach, mało mam łuczników, widzę. Gdzie ci łucznicy są w ogóle? Są tutaj. On tutaj wysunął całą rebeliantów. Ochotnicy, oszczepnicy i kawalerię, więc możemy się wysunąć troszeczkę. Biegiem biegnijcie. Nie możemy wejść, nie, nie możemy im na mury wchodzić. Ani nic z tych rzeczy. Podejdziemy troszeczkę. A kawalerię sobie odstawimy w jedno miejsce tutaj. W razie co może się przydać. I burzymy. Taranami jedziemy na nich. A wy strzelacie, strzelacie. Zawsze coś tam zrobicie. Gdzie jeszcze ma na placu, ma dwie jednostki, tutaj są dwie. I nigdzie więcej. Tak mi się zdaje przynajmniej. A czemu ten taran nie jedzie? A tu. Bierzemy tą kawalerię. Przemieścimy sobie ją gdzieś tutaj naprzód.
żeby mogła też wjechać. Podejdziemy sobie, żeby od razu mogli wbić tam. Mam nadzieję, że długo nie będzie niszczył bramy ten taran. Żeby dosyć szybko to zniszczył. Jeszcze te przeklęte wieżyczki tutaj są, więc żeby utrzymali się jak najdłużej. Ojej, źle, 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 źle. Atakujcie, atakujcie. I wbijajcie się. Czemu one się nie wbijają tutaj? Dziwna sprawa. Możliwe, że przez to, że nie ma tutaj jednej osoby, bo zgniała tutaj. Ci się wpychają w nich. Może ci chociaż zaatakują. No nie, nie atakują. The battering ram is in place. It'll not be long before our enemy's defenses fall. O, już atakują, dobrze. 10%, 20%. Aha, czyli po 10% odbiera. Niech łucznicy się jeszcze przemieszczą troszeczkę bliżej pod bramy. No, i mamy. Wchodzimy. Quickly send troops through the breach and establish a foothold in the settlement before they can force you out. No i możemy się wbić całą armią, więc to już bez przeszkód, bo mamy o wiele, wiele, wiele większą przewagę. Tam ta konnica dziwnie stoi, trzeba ją zlikwidować. No i się wbijają wszyscy jak dzikusy, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. A, wycofują się jednak. Jezu, zanim oni tutaj wejdą. Wszyscy. To troszeczkę minie. I wjedziemy też kawalerią. Tylko nie chcę, żeby się wszyscy tutaj zmulili. Ale jakoś widzę się tutaj umieszczą. O, tu było pięknie, jakby łucznicy się wystawili. Mieli piękny ostrzał, piękny ostrzał na rynek tutaj. Zawsze by to pomogło. Bo co prawda moje jednostki nie są jakieś super w walce wręcz, bo większość tutaj też są chłopi. Trzy oddziały chłopów. Oni są bardzo słabi. Jakoś się tu i wbił. Powoli, ale się wbił. Przyspieszymy we czas. Niech będzie. No, już są łucznicy. Tu ich rozstawiamy pięknie. No i ostrzelają troszeczkę tutaj kawalerię i jakieś oddziały z tyłu. Wypchali się wszyscy jak dzikusy tutaj. Ale tu nie ma jeszcze innej... A nie, są. Ale to już by strasznie długo zajęło, żeby przemieszczać się do innych bram. I poza tym nie było sensu, bo mamy przewagę.
A czemu oni nie atakują? Przecież chyba zasięg w zasięgu są, na pewno są w zasięgu, przecież jest blisko. To nie będą mnie tu wyrzynać, jak to tak będzie dalej. A to może ich tutaj przemieszczę. Jak się będzie dało, będzie się dało. Tylko że nie chcę lecieć tamtędy, to raczej nie. Lecicie tak. Ojej, okropnie to wygląda. Źle to zrobiłem, szczerze mówiąc. Mogłem jakoś obejść innymi oddziałami, bo tak będą się wpychać. Po sztylety im. I kawaleria nie może wybiec zbytnio. Ajajaj. Skipściłem to niestety. Aj no. Nie chcę iść tutaj. Już na przyspieszonym czasie to zrobimy. Na szóstce. O. Przynajmniej padł ich. O, mają kuszników widzę. Przemieszczę ich tutaj. Szybko, 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 niech tamci nadążą jeszcze. Możemy zwolnić czas. Oj, nie pauzy, tylko chciałem czas. No i tutaj jakieś wsparcie będą mieli. No i zawsze coś tam jest. Żeby szybciej wykończyć. Czemu oni się tak zapchali tutaj, że nie idą? No i nieświadomi. Moich łuczników wykończył ich tutaj. Tak śmiesznie strzelają do góry. Jakby nie mogli w pionie jakoś czy inaczej strzelać. No aż mnie to dziwi, czemu oni się tak zapchali tutaj. Bo tak to strasznie powoli ich niszczą. Że musieli się tak zapchać tutaj. Przyspieszmy sobie czas jeszcze. By St. George, our men have taken control of the city. No już przejęliśmy kontrolę nad miastem. To jest miasto, to już nie jest jakaś wieś. No i tu jeszcze ostatni został. Ale tu już jakiś zbrojny widać. Jakiś taki lepszy. Czy tam kusznik, nie wiem. No już go, dobiję go. Tak, dobili go. This is a clear victory that goes to only men of great virtue and valor. Możemy już przemieścić tutaj jeszcze. Niech to zdobędą szybko. No i zdobyli. 265 ludzi straciliśmy. Mu wszystkich zabiliśmy. Nikt się nie wycofał. Więc dobrze, no, jak dobrze, jak to na taki początek. No i ładnie, mamy już dwie dodatkowe prowincje. Mam nadzieję, że się z tego minusa teraz jak najszybciej wycofamy. No i standardowo okupujemy wioskę.
Tak, niech będzie ta okupacja nadal. Sobie przemieścimy też kilka oddziałów tutaj, bo tutaj widziałem, są rebelianci, żeby przypadkiem nie zaatakowali. A, jeszcze niech będą dwa oddziały, a reszta niech chroni tego miasta. Tak, oddajemy turę. O, jednak nie atakują. To niech siedzi sobie tutaj jakaś obrona, żeby była chociaż ta obrona. Tak, i nadal jesteśmy na minusie, to już wyjdźmy na plus, niech będzie. Tak, 2600. 1900, co tu mamy? Niech będzie. Wiemy, o co chodzi, zaprezentowana panna młoda dla jakiegoś księcia angielskiego. Cesarstwo niemieckie. Prawa handlowe. No niech będzie. Niech będzie. Niech będzie, no tak. Zawsze jakieś tam dodatkowe złoto może będzie wpływać dzięki tym prawom handlowym. 646, jeszcze na minusie jesteśmy. I po tej turze już 60 na plusie, a niech będzie jeszcze jedna tura. Tak, i same się tutaj nie, muszę sobie zobaczyć, jak się same, bo same się nie chcą dopełniać te, jak to się nazywa, no jednostki, żeby były pełne całe. Sobie to przejmiemy w kolejnym odcinku. Tak, i do następnego odcinka, tak, no to co, na razie i zapraszam do kolejnych odcinków, cześć.